Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie w to południe pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, słuchaczy radia i widzów telewizji Trwam. Za chwilę na naszych antenach modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem, wcześniej też i jego refleksja dotycząca tej niedzieli, którą przeżywamy, to już druga niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy, Ojciec Święty też zawsze nas zachęca do tego, byśmy otaczali Go modlitwą. Niech tak będzie i w tym dniu. Słyszymy już trochę głośniej na placu Świętego Piotra oklaski i głosy rozlegają się pielgrzymów tam zgromadzonych, bo już za moment Ojciec Święty będzie w oknie swojej rezydencji. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W drugą niedzielę Wielkiego Postu głoszona jest Ewangelia o przemieniu Pańskim. Jezus zabiera ze sobą na górę Piotra, Jakuba i Jana i objawia im się w całym swoim pięknie jako Syn Boży. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej scenie i zadajmy sobie pytanie, na czym polega to piękno? Co widzą uczniowie? Czy efekt spektakularny? Nie, to nie to. Widzą światło Bożej świętości jaśniejące na obliczu i szatach Jezusa, który jest doskonałym obrazem Ojca. Ale Bóg jest miłością. A więc uczniowie na własne oczy widzą piękno i blask Bożej miłości ucieleśnionej w Chrystusie, przedsmaku raju. Cóż za niespodzianka dla uczniów. Tak długo mieli przed oczyma oblicze miłości, a nigdy nie zdali sobie sprawy, jak jest ono piękne. Dopiero teraz to sobie uświadamiają z ogromną radością. Przez to doświadczenie Jezus właściwie ich kształtuje, przygotowuje do jeszcze ważniejszego kroku. Już niebawem będą musieli umieć rozpoznać w Nim to samo piękno, kiedy wstąpi na krzyż i Jego oblicze zostanie oszpecone. Piotr nie potrafi zrozumieć. Chciałby zatrzymać czas, umieścić scenę w pauzie, stać tam i przedłużać to cudowne doświadczenie. Ale Jezus nie pozwala. Bowiem Jego światło nie może być sprowadzone do magicznej chwili. Wtedy stałoby się czymś fałszywym, sztucznym, rozpływającym się we mgle przemijających uczuć. Przeciwnie, Chrystus jest światłem, które wskazuje drogę, jak słup ognia dla ludu na pustyni. Piękno Jezusa nie wyobcowuje uczniów z realiów życia, ale daje im siłę, by szli za Nim aż do Jerozolimy, aż po krzyż. Bracia i siostry, ta Ewangelia wytycza drogę także nam. Uczy nas, jak ważne jest przebywanie z Jezusem, również wtedy, gdy niełatwo jest zrozumieć to wszystko, co On mówi i dla nas czyni. To właśnie przebywając z Nim, naprawdę uczymy się rozpoznawać w Jego obliczu jaśniejące piękno miłości, które daje siebie nawet wówczas, gdy nosi ślad krzyża. I to w Jego szkole uczymy się rozpoznawać to samo piękno w twarzach osób, które codziennie idą obok nas, członków rodziny, przyjaciół, kolegów, tych, którzy na najróżniejsze sposoby troszczą się o nas. Ile jaśniejących twarzy, ile uśmiechów, ile zmarszczek, ile łez i blizn mówi o miłości wokół nas. Nauczmy się je rozpoznawać i wypełniać nimi nasze serca.
a potem wyruszymy, aby nieść także innym światło, które otrzymaliśmy z konkretnymi uczynkami miłości, zanurzając się z większą szczodrością w naszych codziennych zajęciach, miłując, służąc, przebaczając z większym entuzjazmem, ochotniej. Możemy zadać sobie pytanie, czy umiemy rozpoznawać światło Bożej miłości w naszym życiu? Czy rozpoznajemy je z radością i wdzięcznością w twarzach osób, które nas kochają? Czy szukamy wokół siebie znaków tego światła, które wypełnia nasze serca i otwiera je na miłość i posługę? Czy też wolimy słomiane ognie bożków, które nas wyobcowują i zamykają w sobie? Co preferujemy? Niech Maryja, która zachowała w swoim sercu światło swojego Syna, nawet w mrokach Kalwarii, wspiera nas stale na drodze miłości. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, ti ange renunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus. Niech vas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry. In questi giorni il pensiero andava spesso alle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto in Grecia. Molti erano giovani studenti. Prego per i defunti. Sono vicino ai feriti, ai familiari. La Madonna li conforti. Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Ojciec Święty pozdrawia rodziny. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e dalle istituzioni per la solidarietà e l'accoglienza lokalne, verso questi nostri fratelli e sorelle. Solidaryzują się z tymi poszkodowanymi braćmi i siostrami. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai in più in viaggi della morte. Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate
da tali drammatici incidenti. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere. Zatrzymaliśmy się na chwilę, aby modlić się i wspomnieć o nich. Pozdrawiam wspólnotę z Ukrainy, która jest z Milano. Dziękując za to, że prowadzicie życie chrześcijańskie. Modlmy się też za tych, którzy zginęli, za tych, którzy zostali, stają się męczennikami i trwają. Prośmy dla nich o pokój. Kolejna wspólnota z Hiszpanii, grupy parafialne z Nursi, z Hiszpanii, z Tbilisi. Pozdrawiam braci z Burkina Faso. I wiernych, którzy przybyli San Roma. Życzę wam wszystkim dobrej niedzieli, też pamiętajcie o mnie w modlitwie. Dobrego świętowania, dobrej niedzieli. Kochani, dziś ten dzień, gdy czytamy Ewangelię o przemienieniu Pańskim, przemienieni Bożą miłością, otrzymujemy nowe oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta wielka obietnica. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazuje kierunek naszej wędrówki w czasie. Niech i ta niedziela owocuje w naszym życiu. I pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku, o Kościele i tych wszystkich sprawach, które położył nam na sercu. Prosił nas o modlitwę, o jedność z Nim, o jedność z poszkodowanymi i o pokój dla świata, szczególnie na Ukrainie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.